Jak co roku przyglądamy się oświadczeniom majątkowym włodarzy z naszego regionu. Dziś przedstawiamy majątki zarządzających powiatem koneckim oraz gminą Stomporków. Starosta konecki Grzegorz Piec według oświadczenia za zeszły rok zgromadził 15 tysięcy złotych oszczędności. Z diety radnego pozyskał 2281 zł. i 52 grosze. Pracując w kieleckim krusie zarobił 34 534 zł. i 3 grosze, a w starostwie powiatowym 92 188 zł. i 21 groszy. Nie wykazał posiadania domu, mieszkania czy samochodu wartego więcej niż 10 tysięcy złotych. Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron, zgodnie z oświadczeniem, nie zgromadził żadnych oszczędności. Posiada 60-metrowe mieszkanie o wartości 75 tysięcy złotych. Ma także garaż i działkę warte razem około 30 tysięcy. Wiesław Skowron ma trzy źródła dochodów. Z emerytury uzyskał 39 745 złotych, z pracy w starostwie nieco ponad 60 tysięcy złotych, a z diety radnego 2281 złotych. Nie wykazał posiadania samochodu wartego więcej niż 10 tysięcy złotych. Etatowy członek zarządu powiatu koneckiego Jarosław Staciwa wykazał posiadanie 26 tysięcy złotych oszczędności. Ma też papiery wartościowe na kwotę 200 zł. Posiada dom o powierzchni 160 m2 i wartości około 240 tysięcy. Zabudowaną działkę o wartości 60 tysięcy i działkę rolną wartą 5 tysięcy złotych. Staciwa osiągnął 500 zł przychodu z działalności gospodarczej, a także 14 546 zł z zatrudnienia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, 19 718 złotych z zatrudnienia. Zatrudnienia w urzędzie gminy w Słupi Koneckiej 47 588 zł z zatrudnienia w starostwie powiatowym, 400 zł z diety członka zarządu okręgu PZW oraz 1406 zł z tytułu diety radnego w Radoszycach. Jarosław Staciwa posiada Volkswagena Passata z 2007 roku. Nieetatowy członek zarządu powiatu koneckiego Dariusz Banasik zgromadził 62 700 zł oszczędności, posiada dom wartości 450 tysięcy zł, a także mały dom o wartości 200 tysięcy zł oraz działkę i garaże Warte łącznie 185 tysięcy Zarobił 130 959 złotych w biurach senatorskim Jacka Wosowicza i poselskim Zbigniewa Ziobro. Jako członek zarządu powiatu 10 920 złotych. Jeździ sabem z 1999 roku. Ma do spłacenia około 40 tysięcy franków szwajcarskich kredytu mieszkaniowego. Burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska w oświadczeniu za 2019 rok wykazała, że posiada 1000 złotych oszczędności. Ma też dwa mieszkania. Jedno o powierzchni ponad 47 metrów kwadratowych, nabyte na podstawie umowy deweloperskiej i o wartości 260 tysięcy złotych. Drugie zaś warte 160 tysięcy złotych o powierzchni 46 m kwadratowych. Łukomska posiada także działkę wartą 20 tysięcy złotych. Ma również prawa, własności do garażu oraz komórki lokatorskiej. Dochód roczny Doroty Łukomskiej to 132 525,55 525 i 55 groszy. Na koniec ubiegłego roku miała do spłacenia jeszcze ponad 86 tysięcy złotych kredytu mieszkaniowego. W drugim odcinku przyjrzymy się Oświadczeniom wodarzy z pozostałych gmin Powiatu Koneckiego.